Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Tak, zaczynamy w końcu kolejny moduł naszego kursu ESP i RTOS, moduł czwarty, Non-OS SDK. Ale zanim przejdziemy do programowania, niestety pierwszy odcinek, niestety, musi być troszeczkę teoretyczny. Muszę Wam podać dzisiaj garść informacji, tak aby uporządkować pewne sprawy po kolei, przygotować Was do tego, w jaki sposób i dlaczego będziemy pewnych technik używać, na czym polega ten Non-OS SDK, jak to jest z pamięcią RAM, bo każdy wie, że moduł SOC posiada jakąś pamięć RAM, ale jak ona jest podzielona, jak to później będzie wyglądało w konfiguracji, w programie, gdybyśmy potrzebowali do tego sięgać, generować różne wersje wsadów, firmware'ów, od czego co zależy. A więc dzisiaj przygotujcie się na to, że opowiem Wam, przygotowałem tu bowiem pewną prezentację i po kolei na bazie, być może będzie to żmudne, ale no, musi być taki wykład, że tak powiem, przyjęty i mam nadzieję, że percepcja będzie dobra. W międzyczasie bardzo proszę, róbcie sobie notatki do tego, żeby już sobie zakodować pewne rzeczy. Później będzie Wam się to odzywało i dzwoniło w głowie, gdy będziemy przechodzili do kodu. Będę się odwoływał właśnie do tej lekcji. A zatem przechodzimy do prezentacji ESP8266 Non-OS SDK. Startujemy. Na samym wstępie powiem tylko, że bo czasami ktoś pyta, co to jest ten Non-OS SDK. Jest to oczywiście, zanim powstały systemy typu, zanim zaimplementowano w układach ESP, czy to ESP8266, czy 32, systemy czasu rzeczywistego RTOS-y, to w ESP8266 no, stwórcy stworzyli taki prosty systemik, który nazwano Non-OS. Teoretycznie, znaczy praktycznie nie jest to system czasu rzeczywistego, niemniej jednak no, coś w tym rodzaju, coś na tej podstawie bazującego wewnątrz tam sobie działa. My dostajemy jako programiści zestaw funkcji API, tak? API od nazwy Application Programming Interface, czyli pełno różnych interfejsów, za pomocą których będziemy mogli między innymi wymieniać dane przez Wi-Fi. No, głównie o to chodzi, w końcu mamy w rękach moduł Wi-Fi. Będziemy mogli obsługiwać stos TCP/IP, a więc korzystać z takich funkcji jak UDP, TCP, a później również w wyższych warstwach aplikacji HTTP i podobne. Oczywiście w ramach tego API dostaniemy również funkcję do obsługi interfejsów sprzętowych układu SOC, a zatem wszystkich portów GPIO, modułu ADC, timerów i tak dalej. Dostaniemy również do ręki podstawową obsługę systemu, ale także przede wszystkim dostęp do programowania, do tworzenia timerów różnego rodzaju programowych i wielu innych rzeczy, tak? O szczegółach będziemy mówili w dalszych lekcjach podczas programowania. Generalnie stwierdzono, czy stwórca stwierdził, że stworzy takie podejście po to, aby programista nie musiał, że tak powiem, studiować dokładnie architektury ESP8266 i bazując na rejestrach podanych w notach aplikacyjnych tworzyć samemu skomplikowane oprogramowanie. Do tego też nie stwórca nie stworzył tak naprawdę żadnej porządnej dokumentacji, dając właśnie do ręki gotowe API, które uwaga, w porównaniu do nawet tak małych jak 8-bitowe procki, nie daje nam przecież taki układ ESP8266 za dużych możliwości. No bo ktoś, jak porówna szybko nawet najprostszy procek 8-bitowy Atmegę 8, to przecież Atmega 8 posiada chociażby 3 timery sprzętowe. ESP8266 posiada jeden timer, prawda? Jeden timer. Tak, słuchajcie, jak będziemy korzystali później, zobaczycie, z timera sprzętowego, to taka dygresja tutaj, to okaże się, że to jest tylko jeden timer i tam nie mamy za dużo możliwości. Za to będziemy mieli inne rzeczy. No to teoretycznie w Atmedze 8 mamy kilka, od 6 do 8 kanałów ADC, a tutaj tylko jeden. Mamy w Atmedze zaawansowane tryby uśpienia. Tutaj z trybami uśpienia jest troszeczkę inaczej procesora i wybudzania, prawda? No jest sporo różnic, ale czy ja chcę przez to powiedzieć, że taki procek Atmega 8 jest lepszy albo gorszy? Słuchajcie, nie, trudno porównywać. Generalnie układy ESP powstały jako układy SOC modułowe,
moduły, które zawierają przede wszystkim no naprawdę porządną część radiową, która obsługuje nam połączenia Wi-Fi, a więc to już jest bardzo dużo, zawiera cały stos TCP/IP. A co ważniejsze, w porównaniu do 8-bitowców, jest tutaj procesor w pełni 32-bitowy, a więc już rosną możliwości niesamowicie, są większe ponad zwykłą Atmegę, nawet gdy mamy tych zasobów, wydaje się, sprzętowych mniej. Co więcej, taktowanie przy Atmegach może być, jak wiecie, 20 MHz, a tutaj podstawowe taktowanie to, ale zaraz do tego przejdziemy. A zatem Nano SSDK nie jest systemem operacyjnym i zapewnia programiście, czyli nam pełną kontrolę, można by tak powiedzieć, nad kolejnością wykonywanego kodu, to znaczy my będziemy pisali różne funkcje, używali funkcji API, które będą według przez nas założonej kolejności się wykonywały. Będzie to inaczej niż w RTOS-ie, gdzie są typowo obsługa poprzez tak zwane taski, zadania, czy też wątki, można by było w pełni powiedzieć, ale RTOS-a zostawiamy sobie na później. Generalnie API, czy Non-OS SDK daje Software Development Kit, tak, czyli to całe środowisko wykorzystuje przede wszystkim, jest tak zwane event-driven, czyli sterowane za pomocą zdarzeń. To jest w zasadzie większość wykorzystania API, to event-driven, czyli korzystanie ze zdarzeń. Zdarzeń, które mogą być generowane od z poziomu wewnętrznego sprzętu przez API właśnie przy połączeniach Wi-Fi i tak dalej. Nie ma tutaj, jeśli chodzi o Non-OS SSDK, takich ograniczeń co do rozmiaru stosu, okien czasowych specyficznych jak w RTOS-ie dla tasków, które są przełączane, a w związku z tym można powiedzieć, że jest to lżejszy system niż RTOS. Czy to oznacza, że lepszy? No niekoniecznie, ale za to przydatny w bardzo wielu na szybko łatwych do zrealizowania bardzo fajnych funkcjonalności pierwszych projektów. Ja powiem wam, że już widzę u siebie zastosowania zarówno gdzie będzie RTOS. Zresztą, tu wam nadmienię i uchylę rąbka tajemnicy, że na przykład przy Non-OS SDK nie będziemy w stanie wykorzystać wszystkich magistral czy wszystkich bloków sprzętowych, w jakie wyposażony jest procesor wbudowany w moduł SOC. Na przykład nie użyjemy wprost magistrali I2S, ponieważ nie ma obsługi tego właśnie w API. Bida wersja, ktoś by powiedział. No tak, ale w RTOS-ie już będzie można tego użyć. Tak samo DMA. Oczywiście jak się uprzeć, to i w API, w Non-OS można byłoby użyć, ale trzeba byłoby już zejść do niżej poziomowego programowania, wczytywać się w dokumentację, szukać tejże dokumentacji, o którą ciężko generalnie w internecie od producenta. Są oczywiście opisane wszystkie rejestry, ale to wymaga dużo żmudnej pracy, aby poprzez rejestry zacząć obsługiwać na przykład magistralę I2S. Jak później zobaczymy w kolejnych modułach lekcyjnych w RTOS-ie będzie się to sprowadzało zarówno w ESP8266, jak i 32 do teoretycznie bardzo prostych zastosowań wykorzystania pewnych też modułów, można by powiedzieć API, ale tych z RTOS-a. Rodzaje funkcji API zostały podzielone na takie cztery główne podstawowe rodzaje. Pierwszy rodzaj to funkcje warstwy aplikacji. Są to typowe funkcje języka C, które pozwalają nam używać stwórcy tego Non-OS. Tak, jest to funkcje, które mogą być wywoływane z kolejno różnych funkcji języka C. No jak wiecie, cały język C oparty jest na tworzeniu funkcji. Ale już zbliżając się nieco do programowania, mogę tu uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że a część z tych funkcji, albo większość z nich, będziemy musieli opatrywać atrybutem iCache Flash Attr atrybut. Będzie to oznaczało, że funkcje te zostaną domyślnie umieszczone w pamięci flash mikrokontrolera. Drugim rodzajem ważnego atrybutu dla funkcji, jakie trzeba podawać w odróżnieniu od typowego czystego języka ANSI C, jest atrybut IRAM Attr, tak? Będzie to oznaczało takie coś, gdy postawimy przed funkcją taki atrybut, będzie oznaczało, że ona będzie wykonywana nie z pamięci flash, ale z pamięci RAM. Chociaż jak zobaczycie później, jeszcze w tej prezentacji, tak naprawdę bezpośrednio z flasha to nic nie jest wykonywane. Te funkcje są cache'owane w pamięci RAM, ale jak to? Jak ona jest podzielona? Do tego przejdziemy. A więc pierwszy rodzaj z tych czterech to podstawowe funkcje warstwy aplikacji.
Drugi rodzaj funkcji, jakie będziemy używać, to callbacki. Callbacki, które już powinny Wam być znane, gdy uczycie się języka C, szczególnie z książek, z Bluebooka, z Greenbooka i innych moich książek, nawet dla 8-bitowców. Bardzo dużo czasu poświęciłem callbackom i po to, żeby wyjaśnić, na jakiej zasadzie się, tutaj się działa. Są to tak zwane funkcje zwrotne. Tutaj w systemie, w tym systemiku, bym powiedział, NonoS, będą one zwykle rejestrowane taką funkcją, która będzie zawierała zwykle taki fragment register CB, czyli register callback, tak, CB od callback, i będą one bardzo często przez Was używane, jeśli chodzi o programowanie API, zarówno do od timerów sprzętowych poprzez obsługę Wi-Fi, UDP, TCP, wiele, wiele innych API funkcji będzie wykorzystało callbacki, jako że mówiliśmy na slajdzie wcześniej, jest to system event driven, czyli sterowany głównie zdarzeniami. To po to są właśnie callbacki. Kolejnym rodzajem funkcji, procedur będą właśnie procedury obsługi przerwań, które umieszcza się w specyficznych funkcjach. To też są funkcje oczywiście, bo w języku C wszystko, co się tworzy, to są funkcje. Poza strukturami oczywiście jakimiś tam zmiennymi, ale te funkcje, które są wywoływane, uwaga, tu już sobie zapamiętajcie, z przerwań, nie mogą być opatrzone atrybutem iCacheFlash atrybut, tylko bezpośrednio atrybutem iRAM atrybut, tak? To jest bardzo ważne i to należy sobie zakonotować w głowie. Jeśli, pamiętajcie, że jeśli domyślnie, jeśli nie będziemy stosowali żadnego z tych atrybutów, to kompilator Xtensa do procesora, kompilator Xtensa będzie próbował nadawać w pierwszej kolejności domyślnie, o ile się nie mylę teraz, to nie jest takie istotne, ale chyba atrybut iRAM, czyli będzie próbował maksymalnie wszystko umieszczać w iRAM. Ten RAM, jak zobaczycie zaraz, jak on jest podzielony, może się szybko w związku z tym zapchać, a nieodpowiednia gospodarka planowa, słuchajcie, pamięcią RAM w tychże układach SOC może doprowadzić, może nie to, że do nieprzewidzianych sytuacji, ale naprawdę do koślawego działania systemu. A więc zobaczcie, że poruszamy wiele tematów i wiele, jak wiele później będzie do przekazania Wam, jak chodzi o programowanie, a i tak wszystkiego nie poruszę, jeśli chodzi o programowanie. Postaram Was się przeprowadzić jedną z najprostszych dróg, ale o tym jeszcze będę mówił. Omówiliśmy zatem trzeci rodzaj funkcji, z jakich się korzysta, ale pozostaje jeszcze taki czwarty rodzaj i ktoś by powiedział, jak tutaj widzi na tej prezentacji, pozostałe zadania typu task. A co to za funkcje typu task, zadanie? Przecież kłamałem, mówiłem, że nie ma tu RTOS, a tymczasem mówimy o taskach? Słuchajcie, otóż wymyślono, że będą tak zwane funkcje nazwane jako taski, jako takie zadania, ale bardzo proste, uproszczone w porównaniu do RTOS-a. Nie pełnią one w ogóle takiej funkcji. W ogóle maksymalnie w jednym czasie mogą być użyte tylko trzy takie taski w programie. W jednym momencie oczywiście mogą być uruchomione. Mają one bardzo prosty system priorytetów, tylko trzy priorytety, więc nie ma tutaj za dużego pola manewru, ale generalnie, żebyście tak ogólnie poczuli, do czego to służy, to powiem Wam tak, czasami będziemy mieli jakiegoś callbacka, a z tego callbacka by się, no powiedzmy, callbacka do odbioru, czy UDP pakietów, czy TCP. Gdybyśmy chcieli z tego poziomu, już z tego callbacka go oprogramowując, zamknąć połączenie, to nie można wywołać funkcji API do zamknięcia połączenia, które z poziomu callbacka, z poziomu funkcji zwrotnej, bo doprowadzi to do crashu. Dlatego wymyślono takie taski. Wtedy się uruchamia taki task z poziomu tegoż callbacka i dzięki temu po zakończeniu callbacka wykonuje się task jednorazowo, który to, powiedzmy, kończy nam połączenie, ale do szczegółów w przyszłości. Oczywiście jeszcze przejdziemy, tutaj sygnalizują. Mamy zatem omówione cztery rodzaje funkcji, z jakich korzystamy, czy będziemy korzystać w NonOS. Zależności czasowe, bo to też Was bardzo interesuje zawsze. Otóż żadna funkcja użytkownika, a w szczególności procedury obsługi przerwań sprzętowych, o ile będziemy z takich korzystać, nie mogą zajmować zbyt dużo czasu, ponieważ może uruchomić się watchdog, który dokona resetu urządzenia, jak się spodziewacie. Tylko wiecie, to jest tak, że zawsze się mówi,
Coś tam nie może zajmować dużo czasu. Wiecie, że ja już w Blue Booku, który tu jest za mną, zawsze wam mówiłem, uczulałem, że jak programujemy w języku C, staramy się robić funkcje bezdelajowe, które są bez żadnych opóźnień i tak dalej zbędnych, że w procedurach obsługi przerwań na przykład mówiłem, nigdy nie można, czyli funkcje nieblokujące, w procedurach obsługi przerwań mówiłem, żeby nigdy nie używać wyświetlania, na przykład na LCD, które jest bardzo wolne. Oczywiście wszyscy muszą się po kolei tego uczyć. Czasami zapominają, próbują, potem się dziwią, że coś im strasznie działa. No ale gdy przychodzimy już na tego typu programowanie, gdy zaczynamy korzystać z API, to powiem wam, że tutaj naprawdę trzeba mieć doświadczenie już takie trochę z tych chociażby poprzednich książek. Warto sobie poczytać, bo Blue Book jest tak pisany, że niezależnie czy działasz na 8-bitowcach czy na innych, warto oczywiście na tych 8-bitowcach sobie poćwiczyć, ale człowiek zaczyna rozumieć wiele rzeczy, które w tym przypadku u nas się bardzo przydadzą. Oczywiście można sobie wyeliminować całkowicie pętlę zamkniętą, nieskończoną while w ramach korzystania z API, ponieważ to od razu ubije, że tak powiem, procka i watchdog od razu się odezwie. No niemniej jednak może się zdarzyć czasami, chociaż powiem wam, że to jest szaleństwo, żeby napisać taką funkcję, która będzie potrzebowała na swoje działanie, zakończenie na przykład 500 milisekund i więcej. No wtedy zwykle będzie chciał zadziałać watchdog. To już jest bardzo, mega długi czas. Oczywiście API, w ramach API oddana będzie nam funkcja system soft WDT feed, którą będzie trzeba ewentualnie czasami wywoływać, żeby pozbyć się tego resetu od watchdoga, ale powiem wam, że z praktyki lepiej tak programować, żeby nigdy nie trzeba było tejże funkcji wywoływać. A da się tak. Naprawdę tak się da programować z użyciem API. Więc osoby, które będą świerzbiły rączki, żeby z tej funkcyjki pokorzystać. Ach, bo ja tak napisałem, że mi tam takie zapętlenia powychodziły, że to trwa sekundę czasu. No to słuchajcie, będzie po łapkach w dalszej części modułu. Nie ma tego. A zatem mini wprowadzenie do programowania, oczywiście teoretyczne. Cały program zawsze będzie startował. Jak wiecie, w języku C taką standardową, domyślną funkcją jest int main void, prawda? Taki nagłówek. Tutaj wprowadzono nam funkcję void user init. User podkreślenie init void. Funkcja, która ani nie zwraca żadnych argumentów, ani do niej się nic nie przekazuje, no bo przecież tu nie mamy do czynienia z żadnym systemem operacyjnym. Nie main funkcja o nazwie main, tylko user init. To jest punkt wejściowy, jeśli chodzi o nasz program. To należy zapamiętać, ale już wiecie z lekcji, na szczęście przecież o miganiu diodą LED, że właśnie od tejże funkcji zaczynaliśmy. Tylko co się dzieje w ramach tej funkcji? Czy tutaj, no pewnie każdy się spodziewa, że stwórcy oddali nam jakby, to jest funkcja tak naprawdę, można powiedzieć, taki nietypowy callback, no on jest to funkcja, którą my się możemy wprząc w proces startu systemu, inicjalizacji tegoż non-OS, tak? Czy to oznacza, że tam można wszystko sobie zrobić żywnie, co nam się podoba, zacząć od razu, nie wiem, migać diodami i tak dalej? Otóż nie. Skoro mamy user init, to znaczy, że system się inicjalizuje. A skoro system się inicjalizuje, to musi się kiedyś zakończyć ta inicjalizacja. A zatem trzeba poznać, tak jak to było kiedyś w moich poradnikach, czy to o Delphi, czy to o Basic for Android, jak wiecie, trzeba poznać tak zwany cykl życia aplikacji. W tym przypadku cykl życia aplikacji wewnątrz ESP. I ja wam o tym opowiem. Nie dzisiaj oczywiście, bo będą też informacje, jak wykryć moment, kiedy system się zainicjalizował. Co można robić w ramach user init, czego nie? A co można już później spokojnie robić po zainicjalizowaniu systemu? Zobaczycie, że wam się spodoba, ale warto, żebyście już mieli pewien ogląd, taki ogólny pogląd na to, co się będzie działo. Jak wiecie, system non-OS SDK zmieniał się od wersji 0 tam ileś poprzez 1.5.2, 2X do 3.0. Po drodze zmieniał się on bardzo mocno, wręcz bym powiedział drastycznie, był udoskonalany. Pierwsze wersje systemu były naprawdę biedne i też dlatego wiele lat temu ja się nie zajmowałem tym, ponieważ patrząc, jak to wszystko działa, to się trzęsło, że tak powiem. To wszystko bazowało na oprogramowaniu otwartym, tworzonym przez twórców i tak naprawdę wciąż było pełno błędów. To stąd do dzisiaj pokutuje
pojęcie, że układy ESP bardzo często się wieszają. No tak rzeczywiście jest, szczególnie jak mowa o Arduino, niestety dodatkowo, które bazując na API czy tam na RTOS-ach wprowadza jeszcze swoje mega opóźnienia, no mogą się dziać dziwne rzeczy. Ale jak chodzi o najnowszy firmware w wersji 3, bodajże 0.5 tego NonOS SDK, to już jest naprawdę w miarę dopracowany firmware i mogę polecić jego użycie. Tutaj w ramach tych nowszych firmware'ów wprowadzano dodatkowo takie funkcje, między innymi, jak zacznę tu od końca w prezentacji, jak User RF Preinit, czy też User RF Call Sector Set, które generalnie służą do kalibracji radia. Tym się, wiecie co, pozwólcie, że nie będziemy zajmować na początku. Generalnie radio w modułach jest skalibrowane i powinno działać dobrze. Gdyby kogoś to zainteresowało, to są oczywiście dodatkowe materiały, o których można poczytać i tam wejść. Natomiast z punktu widzenia naszego, tego co my będziemy musieli dokładnie poznać, będzie istotna funkcja User Preinit. Z nią już się mieliście okazję spotkać, gdy tworzyliśmy pierwsze programy do migania diodą. Pamiętacie, tam mówiłem o takim wyprowadzeniu pewnych funkcji z tych przykładowych, z tych egzamplesów na temat partycji. To właśnie tą funkcją między innymi rejestruje się tablice partycji. Ale co to są te tablice partycji? No słuchajcie, to właśnie będzie wymagało jeszcze sporo wyjaśnienia, ale nie dzisiaj, nie w tej prezentacji. Żebyście tylko mieli taki pogląd, ogląd na całość, co tu się dzieje. Przejdźmy zatem dalej. Jak to jest ogólnie z ESP8266, jeśli chodzi o taktowanie, a wydajność? Bardzo ogólne podejście. Otóż jak wiecie, podstawowa częstotliwość taktowania tych procesorów wewnątrz układów SOC to jest 80 MHz. Sporo, naprawdę dużo. Przy 32-bitowym procku to naprawdę fajna rzecz. Ale to nie wszystko. ESP8266 można podkręcić, ale to nie o to chodzi, że zrobić overclocking, co może spowodować błędne działanie. Otóż nie. Można zupełnie bezpiecznie, z pełną świadomością podkręcić go do 160 MHz. Słuchajcie, dwa razy szybciej. To jest naprawdę potwór w tych małych kosteczkach. No ktoś powie, no dobra, no to ale po co się bawić w takie 80 MHz? Lepiej od razu 160. Stop. Nie tak od razu, słuchajcie moi drodzy. No a gdzie oszczędzanie energii? Ja wiem, mówiłem, że w ramach tego kursu dogłębnie nie starczy mi czasu na poruszanie tych tematów. One są naprawdę, zaiste powiadam wam, ciekawe. Wiele rzeczy wpływa na zarządzanie, na pobór energii. Zresztą przekonacie się tu już za chwilkę z tej prezentacji. A zatem, dlaczego domyślnie 80 MHz? No już każdy się domyśla, tam Wojtek krzyczy, że właśnie chodzi m.in. o to, żeby był mniejszy pobór energii. Wiadomo, że jak podkręcimy kwarca do 160, to jedziemy na pełnym gazie, no i zużycie paliwa, prądu i tak dalej będzie większe. Co jest oczywiście naturalne, nie tylko w tych mikrokontrolerach. Słuchajcie, generalnie jak już wiecie z poprzednich kart tejże prezentacji, część funkcji zaopatrzonych jest w atrybut iCache, Flash atrybut, a inne iRAM atrybut. Słuchajcie, należy pamiętać, że generalnie pamięci RAM jest stosunkowo mało w tego typu procesorach. Oczywiście w ESP32 będzie dużo więcej na szczęście, ale tu jest generalnie niedużo, ona jest specyficznie podzielona, dowiemy się jeszcze dzisiaj tego, a więc trzeba umiejętnie operować tymże atrybutem iRAM w celu osiągnięcia odpowiedniej wydajności systemu, poprawnego działania naszego programu itd. Ale nie tylko to ma wpływ. Nie tylko częstotliwość ma wpływ na szybkość wykonywania się operacji naszej całej aplikacji, ale też na oszczędzanie energii czy na pobór prądu. Nie tylko rodzaj użytych atrybutów, jak widzicie. Dlaczego te atrybuty mogą mieć takie znaczenie? Otóż, jak już też wiecie, bo mówiliśmy o sprzęcie troszkę, mówiliśmy o pamięciach, które należy dobrać, mówiliśmy o podczas programowania takim narzędziem Flash Download Tool, o rodzajach pamięci, które tam wybieramy albo w trybie DIO, albo QIO. Słuchajcie, no jak wiecie, pamięci typu Flash najnowsze, szybkie, taktowane do 100, ponad 100 MHz mogą być po SPI, mogą być to pamięci tak zwane Quad, czyli takie, które będą mogły pracować w trybie QIO. Wtedy, stosując takie pamięci i połączenia odpowiednie w ramach procesora i pamięci flash, możemy uzyskać najwyższą wydajność i jeśli chodzi o ładowanie
danych, komend, poleceń do procesora z pamięci flash, bo jak sobie wyobrażacie, wiecie jak to jest, w środku jest sobie procesor, ale on skądś musi brać komendy. Zanim je przetworzy, to musi je pobierać właśnie z zewnętrznej pamięci flash. A zatem im szybszy dostęp do pamięci flash, tym szybciej będą realizowane instrukcje, co chyba jest oczywiste, prawda? A zatem im szybszy rodzaj pamięci, jeśli na przykład pracujemy w trybie QIO, będzie szybciej, w trybie DIO będzie nieco wolniej. Oczywiście nie należy przesadzać, to nie jest porównanie prędkości jak 80 do 160 MHz. To są może nie tak ogromne różnice, ale znowu ma to wpływ na proces poboru prądu, a więc widzicie, że już staram się na tym etapie sygnalizować Wam w przyszłości, może stworzę oddzielny poradnik na temat w ogóle w ramach tego kursu, to raczej nie, ale oddzielny poradnik w ramach w ogóle zagadnień związanych z oszczędzaniem energii, bo jak wiecie, jest to bardzo ważne. Otóż z not aplikacyjnych wiadomo przecież, że samo radio Wi-Fi potrzebuje w piku do 200 mA, a więc jak to się ma na przykład do zasilania bateryjnego? Każdy chciałby użyć akumulatorka LiPo, prawda? I tam coś pooszczędzać, ale jak? Co ma na to wpływ? Widzicie? Już z tej karty prezentacji widzicie pewne rzeczy, pewne zależności. Już Wam się będą układać pewne rzeczy. Jak będziemy coś stosowali, jak będziemy chcieli zbudować coś bateryjnego, to już czujecie, w jakim kierunku sprzętowo będziemy szli. Czy będziemy wymieniali sobie może na przykład pamięć na inną? A zaczynają być ciekawostki. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No dobrze. W końcu możemy dojść do zagadnienia pamięć, a pojemność. Zarówno odnośnie pamięci flash, jak i pamięci RAM. Jeśli chodzi o pamięć flash, no to sprawa wydaje się banalnie prosta. Układ może fizycznie obsłużyć pamięci flash o pojemności do 128 megabitów. Rzadko się to stosuje, nawet się nie stosuje za bardzo takich dużych pamięci, ponieważ wewnątrz miejsca na kod jest o wiele, wiele mniej. Ale podział, jak to się ma, a to będzie związane z tablicami partycji, no to siłą rzeczy omówimy sobie kiedy indziej. Tak? Ale mogą być nawet największe kostki stosowane. Tylko jak to się ma w praktyce, to zobaczymy później. Natomiast jak to jest? Oczywiście układ sam ESP nie ma wbudowanej wewnątrz pamięci flash. A jak to jest z tą pamięcią RAM? Otóż jest jej sobie według producenta 160 KB i dzieli się ona na dwa podstawowe rodzaje pamięci. DRAM i IRAM. Tak? DRAM, czyli Data RAM, IRAM, Instruction RAM. Data RAM, czyli to jest 96 KB spośród tych 160, dzieli się jeszcze na około 80 KB, które będzie używane na potrzeby właśnie samego non-OS-a, tak? I 16 KB i sterte plus 16 KB na mapowanie pamięci ROM niewielkiej, która jest wewnątrz tych układów. Mapowanie, zaraz dowiemy się mniej więcej o co chodzi. To jest data RAM. Jak wiecie, no potrzebne jest gdzieś, trzeba umieścić stos i tak dalej, no sam system potrzebuje, żeby tam sporo sobie działać i grzebać. Czy cała pamięć RAM jest nie dla użytkownika? Troszkę będzie, troszeczkę z niej będziemy mogli czasami uszkląć, aczkolwiek powiem Wam, że w praktyce nie często będziemy aż tak nisko schodzili, żeby sobie łapczywie, świadomie zagarniać pamięć DRAM na przykład. Będzie się to działo czasami automatycznie. Pamięć IRAM, czyli pamięć, w której mogą być przechowywane instrukcje programu, między innymi procedury obsługi przerwań, dzieli się znowu te 64 kilo na dwa bloki. 32 kilo dla właśnie atrybutów IRAM attribute, a to już widzicie o co chodzi. To właśnie w tej części kompilator będzie powodował, że po uruchomieniu, po zabutowaniu się z pamięci flash, część funkcji, która była opatrzona tymże atrybutem, zostanie załadowana chlas do pamięci IRAM, po to, żeby się jak najszybciej wykonywać, szczególnie jak chodzi o procedury obsługi przerwań i mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. Druga część tej pamięci, również 32 KB, jest właśnie na iCache Flash Attribute. Co to oznacza? Pamięć RAM? A chodzi o flash? Otóż, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że przecież skoro
procesor nie ma wbudowanej pamięci flash. Tam nie może być wewnątrz niego kodu programu, tak jak to bywa w AVR-ach albo w innych procesorach, nie wiem, STM, ARM, które mają wbudowaną pamięć flash. Tutaj nie ma. Trzeba te instrukcje najpierw pobrać przecież z zewnątrz, żeby procesor mógł je wykonywać. To właśnie te 32 KB przeznaczone są na cache'owanie tychże funkcji, które są pobierane. One muszą być odpowiednio szybko pobierane z jakimś tam przewidywaniem, która będzie następna i tak dalej. Tutaj o to wszystko dba sam procesor. Słuchajcie. Z tej pamięci będziemy mogli również trochę uszknąć dla użytkownika. Jak to się ma? Otóż, słuchajcie, wielkość pamięci RAM może być poszerzona programowo o dodatkowo. Możemy z niej wyłupać jeszcze 17 kilo jakby kosztem bloku tego iCache Flash Attribute. Ale no, jak sami rozumiecie, będziemy troszeczkę spowolniali działanie, cache'owanie funkcji z pamięci flash, a więc zawsze będzie tutaj coś za coś. Przy czym należy pamiętać, że jeśli chodzi o korzystanie z pamięci RAM dla nas jako programistów C, to w wyniku tego ustawienia, tego wykorzystania tej dodatkowej pamięci RAM, w ogóle pamięci RAM, która może być wykorzystywana co do bloków minimum 4-bajtowych, a nie inaczej, to w ogóle my będziemy mieli ograniczone możliwości posługiwania się wprost wskaźnikami i tworzenia jakichś zaawansowanych struktur wewnątrz. Może nie to, że problem, ale no zobaczycie, że będzie pewna specyfika w pracy Nono SSDK, jeśli chodzi o wskaźniki, dlatego że generalnie do, jak znamy z języka C, dotychczas takie funkcje jak memcopy, tak, czy tam str do obsługi stringów, zwykle korzystaliśmy z takich funkcji. Tutaj są specjalnie przygotowane funkcje, które mają przedrostek os podkreślenie, na przykład os podkreślenie memcopy. Dlaczego? Dlatego, że te funkcje właśnie będą dbały o to, aby kopiowanie następowało według bloków pamięci co do najmniejszej rozdzielczości 4 bajtów. Jest to dosyć istotne, ponieważ jak zauważycie, w programie w przyszłości będziecie mogli użyć wprost polecenia memcpy, tak? Ja nie pamiętam, czy tam się wyświetli podkreślenie, czy ostrzeżenie, czy nie. Teoretycznie może to działać, ale może też prowadzić do zgubnych skutków później i szukania problemów. A więc już na tym etapie, ponieważ przechodzimy, jak mówiłem, do programowania przecież tą lekcją, już widzicie, że będzie trzeba używać odpowiednich funkcji. Jest ich więcej z tym przedrostkiem. Będziemy je spokojnie, będziemy je po drodze wszystkie poznawali. I słuchajcie, tym jakże przyjemnym akcentem chciałbym na końcu zakończyć na dzisiaj ten wykład, czysto teoretyczny, czyste gadanie głowy w telewizorze, ale mam nadzieję, że to stworzy Wam pewien obraz tego, jak będzie wyglądała specyfika pracy w Non-OS SDK. Być może jeszcze nie widzieliście, bo ja Wam nie pokazywałem, jak wyglądają te funkcje i tak dalej, API, na czym będzie polegała zasada pracy tutaj, jak będziemy mogli oprogramowywać chociażby, bo już jesteście ciekawi, przecież piszecie własne komendy AT, jak to będzie wyglądało, łączenie się z Wi-Fi, przecież jak nie za pomocą komend AT, bo my piszemy nasz własny firmware, to jak? No właśnie, tym będziemy się wkrótce już zajmowali, ale myślę, że ta wiedza, ten wykład, taki czysto teoretyczny, był bardzo przydatny. Mam nadzieję, że zanotowaliście wiele rzeczy, zanotowaliście nazwy tych atrybutów funkcji. Ja powiem Wam, że często jak piszę, to jeszcze zapominam o tych atrybutach i często szybko piszę, to tego, zapominam pisać tego atrybutu, a później, ach, warto jednak wracać, robić, szczególnie jak będziemy omawiali na przykład również przeportowywanie bibliotek z innych procków, to tam na przykład tych atrybutów przy tych funkcjach nie będzie, a będzie warto przerezać cały kod i na przykład dodać te atrybuty w takich miejscach, gdzie uznamy to za stosowne. Prawie wszędzie będziemy używali iCache Flash Attribute. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo miło by się było mi się z Wami spotkać. Jest to lekcja kręcona tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a zatem z tej okazji chciałbym jeszcze raz wszystkim kursantom, wszystkim studentom, bym powiedział ładniej, bo kursanci to jakoś tak może brzydko brzmi, wszystkim studentom naszej Akademii Atne złożyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Przede wszystkim dużo zdrowia. Jeśli byśmy się mieli nie zobaczyć przed Sylwestrem, ale myślę, że się tu zobaczymy. To również szampańskie zabawy, ale na to przyjdzie jeszcze czas.
Mam nadzieję też, że uda mi się jak najszybciej nadrobić ten stracony czas z ostatniego ponad tygodnia, z dwóch tygodni prawie, gdzie lekcji nie mogłem kręcić. A już wiecie dlaczego, bo informowałem o tym w całkiem oddzielnym filmiku. Na zakończenie samo powiem, że ta lekcja, tak jak pierwsza lekcja kursu była publiczna, dostępna dla wszystkich, tak również ta będzie jedną z lekcji publicznych umieszczoną na YouTube, ale również dla Was w kursie. Po to, aby inne osoby również mogły zobaczyć m.in. na czym polega kurs. Tu wprawdzie w tej lekcji osoby, które oglądają tę lekcję, będą, które nie uczestniczą na dzisiaj w kursie, spotkają się, można powiedzieć, ze ścianą teorii, ale Wy wiecie, moi studenci kochani, że po tej teorii bardzo często przychodzi czas na bardzo tłustą praktykę, albo jak to niektórzy z Was na Discordzie mówią, na samo gęste. To by było na tyle. Okej, okay, jak zwykle się rozgadałem, ale tak miło się z Wami zobaczyć po tych moich przygodach ostatnich, że nawet byście w to nie uwierzyli. Więc jeszcze raz dużo zdrówka życzę, bo tak naprawdę, słuchajcie, zdrowie jest najważniejsze. Bez zdrowia to nie ma nic. To by było na tyle. Hej.